I had never heard of Corshak until I came here and started researching different state systems for children. He was really inspiring because of the way he looked at children, and I found his book, How to Love a Child and How to Respect a Child, really pretty remarkable for its time. And also that he, in his orphanage, that the children had a parliament and their own court system. His newspaper, The Little Review, just the fact that it ran for 13 years weekly and it was edited and written by children is so remarkable. I've never heard of that being done anywhere. I met a young girl, Milena, in Łódź in 2009, and she was 9 years old, and she'll be turning 17 in June. And we've remained in contact, and a few years ago she was living in Rutsenko. And it was through her that I met all of these amazing girls. And since then, Milena has left, but these relationships have stayed strong for the last few years, and these girls are really young women now. And I think that the film and the project, if you can call it a project, really is really about young women's voices. And these different educational models that we've been bringing to them are really to get them to have a platform to voice their thoughts. Nazywam się Asia Pawluśkiewicz, jestem scenarzystką i improwizatorką i zajmuję się improwizacją teatralną, więc zaproponowałam też trochę te metody improwizacyjne, które tutaj na warsztatach mogłyby się odbywać, no i okazało się, że jakoś się to super sprawdziło i faktycznie się to wszystko wydarzyło. Pracujemy z młodzieżą i trudną, i nietrudną, i miejską, i wiejską. I te metody się fenomenalnie sprawdzają, po prostu ucząc ludzi tolerancji, otwarcia, słuchania siebie nawzajem. Po takich doświadczeniach, jakie nabraliśmy w 15 szkołach, gimnazjach po całej Polsce, po prostu od morza do Tatr, zastosowałam w pracy z dziewczynami z Rudzienka dokładnie te same metody, czyli warsztaty z improwizacji, uczące słuchania, akceptowania swoich pomysłów, mówienia tak. I zaczęłyśmy po prostu przez kilka dni tutaj w czasie warsztatów robić ćwiczenia, niektóre kompletnie wariackie, niektóre trochę infantylne, bo to są różne gry. W związku z tym po prostu tam czasem dziewczyny muszą uruchomić w sobie wewnętrzne dziecko, a wiadomo, że najtrudniej je uruchomić, kiedy się ma 16 albo 15 lat, bo wtedy się jest absolutnie przekonanym, że jest się super dorosłym i po prostu trudno się tarzać po podłodze. Tymczasem okazało się, że chyba też dlatego, że pokazaliśmy po prostu dziewczynom, na czym polegają spektakle improwizowane. I to było wspaniałe doświadczenie w ogóle. Widziałam po prostu ze sceny taką radość na twarzach, jakiej w ogóle rzadko się widuje. One naprawdę widziały, dziewczyny, coś zupełnie nowego, a równocześnie oglądały to z absolutną świadomością, że są w stanie to zrobić. No i to jest cała filozofia teatru improwizowanego. A ponieważ komedia jest ponad wszelkimi podziałami jednak, no to też okazało się w czasie naszych warsztatów, że to po prostu super działa. If anyone who witnessed these workshops and the deep bonds that we've all formed over the last 3 years, not just with me and the girls, but with all of these other collaborators, from philosophers to movement therapists to theater directors, improv, gallerists, I mean, the list just keeps going on, the family just keeps getting bigger and bigger. That if different state systems would implement something so simple as a monthly visiting creative talk in any medium, it could be art, it could be
spoken word, it could be anything. It would really benefit these girls. It's really a powerful place because it's 70 girls living under one roof and they're family to each other. And it's like it has all of the potential for something really amazing, and it just needs to happen. And I would like someone to make that happen. So, yeah.